O, jeszcze z panem Marco Polo gram. Pan Marco Polo się zmawia. Co tu ze mną zagrać? O. O. O, jak już mnie załatwił. Już nie wiem, co grać. Chciałem grać obronę Grünfelda. I co z tego wyszło, panie Mateuszu? Oj, pan Sebastian coś pisze. C3. Tak ciężko jest tutaj odpowiadać, to telefon mi się przewraca. Zamykam furteczkę. Goniec wyszedł. Gońce wymieniam. No dobrze, niech się pan nadaje, roszuję. No to gram. Tak zwany atak mniejszościowy. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. Teraz gońca z G4 nie ma jak wygonić. O, obrócił mi się telefon. Do nabijania punktów. Naprzód. Odbijam. No ruch C4 nie jest dobry. A ten jest dobry. A to bardzo dobry ruch. Zbije tego konika. Nie zbiłem. Tego biję. Do nabijania punktów. Panie Sebastianie. A tu pan Marco Polo miał pół minuty przewagi, to odrobiłem. O. O, jak mnie kosi. Bronię go z nadmiarem. Żelówcik zrobić jakiś.
H6 chyba zrobię. Oj, czasu mam mało. Muszę się wyprostować, bo tak se pogrywam. Stoję na pionku C3. Tu chciałem przyjść. Zbiję. Nie, w ogóle nie będę się wahał. Mogłem cofnąć go na E7. Lepiej było go cofnąć na E7. No nic to. Tu bardziej dynamicznie zagrałem. No lepiej było tym koniem tu. Na wieżę A6 gram hetman C8. Oj.
Oj, dziękuję. Wygrałbym tą końcówkę piątkową. Bardzo dziękuję, panie Marco Polo.